Mieliście kiedyś, bracia i siostry, taką myśl, że gdybyś Boże się tak fizycznie objawił, tak stanął przede mną i przemówił, to ja bym naprawdę już nie miał żadnej wątpliwości, że Ty jesteś. Nawracałbym innych, dawał świadectwo, gdybyś tak do mnie mógł przemówić. Mieliście tak kiedyś? Ja miałem. Ale tak naprawdę przecież Pan Bóg mówi do nas ciągle. Przez swoje słowo. Mówi, jest obecny w swoich sakramentach. Ale też przez różne wydarzenia. I w końcu może mało o tym myślimy, może mało to zauważamy. Pan Bóg też mówi przez ludzi. Posługuje się też ludźmi, drugim człowiekiem. Maryja od zwiastowania, od tego momentu, kiedy przyszedł do niej anioł Gabriel, wiedziała, że jej życie będzie inne, ale też, że to dziecko, które ma pod sercem, jest wyjątkowe, jest święte. Potem potwierdzają to właśnie ludzie, pasterze, którzy się pojawiają, by oddać pokłon dziecięciu, mędrcy ze wschodu. No i teraz to wydarzenie w świątyni, które dzisiaj przeżywamy, ofiarowanie pańskie. Prorok Malachiasz, którego słowa czytaliśmy w pierwszym czytaniu, powiedział: nagle przybędzie do świątyni Pan, którego wy oczekujecie. Izraelici znali słowo, znali to proroctwo. To tak brzmiało, że takie coś spektakularnego nastąpi. Przyjdzie Pan nagle, z jakąś mocą, z jakąś siłą. Izraelici wiedzieli, że to się stanie, ale w tym momencie nikt na Mesjasza nie czekał w tej świątyni. Tylko ci dwoje, o których czytamy, Symeon i Anna, staruszkowie, oni czekali na spotkanie Mesjasza. Co czuła wtedy Maryja? Co czuł Józef? Wchodzą do świątyni, by wypełnić przepisy prawa, ofiarować dzieciątko Jezus Bogu Ojcu. Pojawia się jakiś starzec uśmiechnięty, chwyta ich dziecko, bierze w objęcia, wyśpiewuje chwałę Bogu, mówi, że już teraz może umrzeć, bo zobaczył tego Mesjasza. Potem błogosławi Maryję i Józefa i mówi, że przez wzgląd na to dziecko wielu będzie podniesionych, a wielu ludzi będzie straconych, bo nie uwierzą w Niego. Na znak Jego wielu będzie się uświęcało, a wielu ludzi odejdzie na złą drogę, bo w Niego nie uwierzą. A Ty, Maryjo, mówi, Twoją duszę miecz przeniknie. Przygotuj się, Ty się przygotuj na cierpienie. Co musieli czuć? Oszołomienie. A potem jeszcze prorokini Anna, staruszka, również uwielbia Boga. Oni byli w szoku. Pan Bóg przemówił przez nich. Potwierdził, tak, to naprawdę jest Mesjasz. Inni mogli to zobaczyć. I jeszcze Symeon mówi, to jest światło na oświecenie pogan. On przyjdzie rozświetlić drogi ludzkie, pogubione, ciemne, naznaczone grzechem. Zawsze, kiedy tę Ewangelię czytam, to mi się jakoś pojawia taka myśl, że dzięki tej Ewangelii możemy zobaczyć, że starość, sędziwy wiek bywa też piękny. Kiedy sędziwy wiek następuje, to często ludzie mówią, a Panu Bogu, to się ta starość nie udała. Jest do niczego starość. Tu coś boli, tam coś boli. Jak człowiek w starości czeka już na śmierć, na trumnę, to rzeczywiście jest bez sensu to wszystko. Ale jeśli tak jak prorok Symeon i prorokini Anna czeka się na Boga, na spotkanie z Nim, to bywa piękny ten etap w życiu. Tak mi się kojarzy zawsze, kiedy tę Ewangelię czytam. Pan Bóg się tymi staruszkami posłużył. Inni dzięki ich wierze, ich wyznaniu też mogli zobaczyć w tym dzieciątku Mesjasza. Światło na oświecenie pogan. Dzisiaj przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego. Na wstępie już to zaznaczyłem. Dziękujemy za osoby, które żyją według rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, tak jak Jezus. Ślubują to. Dziękujemy, prosimy o nowe powołania. Co to jest powołanie? Kiedyś wyczytałem takie proste zdanie, to jest marzenie Boga o Twoim szczęściu. Każdy ma jakieś powołanie, oczywiście do małżeństwa, do życia rodzinnego, my mamy do kapłańskiego, zakonnego. A Pan Bóg marzy o naszym szczęściu, daje nam jakąś swoją drogę konkretną. My dzisiaj, kiedy spotkaliśmy się księża z siostrami, to sobie trochę o powołaniu mówiliśmy, o tych naszych drogach, o tych naszych wyborach, jak to się stało.
A ja sobie tak pomyślałem, że Pan Bóg prywatnie do mnie też przez człowieka przemówił. Tak jak przez Symeona, przez Annę potwierdził, tak, wobec innych ludzi, to jest Mesjasz. Wskazując na to dziecko, tak samo i mi powiedział. Ja miałem 18 lat, tak, prawie 18, druga klasa szkoły średniej, prawie trzecia. I już czułem, że coś tam się dzieje w moim sercu, że Pan Bóg powołuje, ale chciałem jeszcze znaku jakiegoś. Ty mi powiedz, bo no cóż, no miałem dużo koleżanek i nawet tam jedną sobie wypatrzyłem jakąś, myśląc, że to może będzie przyszła żona. Zawsze chciałem mieć rodzinę, kilkoro dzieci, no tak czworo to by może wystarczyło. No ale jakiś znak, żeby był, ale już z drugiej strony czułem, no masz być księdzem zakonnym jeszcze. I poszedłem na pielgrzymkę kaszubską, sanktuarium ze Swarzewa, potem już zaczęli chodzić z Helu, na Jasną Górę. 600 równo kilometrów, 18 dni wędrowania w takiej intencji na rok przed maturą. Powiedz mi Boże, co mam robić. Powiedz mi, bo ja nie wiem. Daj mi jakiś sygnał. Niektórzy mówili, że jak się idzie na pielgrzymkę pierwszy raz i nie ma pod stopą żadnego bąbla, pęcherza, to jest znak, ty będziesz księdzem, ty pójdziesz do zakonu, a ty, dziewczyno, pójdziesz do klasztoru na pewno. Ja codziennie sprawdzałem, żeby tylko się pojawił jakiś bąbel, nic się nie pojawiło, mimo że miałem nowe buty zupełnie i powinny być bąble, to nie było ich, ale mówię, to się nie liczy, to jest jakiś zabobon, ja w to nie wierzę. Ja chcę konkretny znak z nieba, a nie tam jakieś tam bąble. Nie ma, to nie ma, ale to nic nie znaczy, nic. Dla mnie to nie, nic. I proszę Boga, powiedz mi. Minęło 18 dni, doszliśmy do Częstochowy, na Jasną Górę, wzruszenie. Ja byłem pierwszy raz po pierwszej komunii, czyli wiele lat minęło. Łzy, wzruszenie, msza, apel jasnogórski. I tego samego dnia już wracamy. Siedzimy w pociągu, w przedziale, a ja dalej nie wiem. Jak nie wiedziałem, tak dalej nie wiem, co robić. A po to pojechałem, prawda? I wtedy w tym pociągu pamiętam, kiedy tak sobie rozmawialiśmy, a na pielgrzymce, jak chodziliście, to wiecie, że mówią pielgrzymi do siebie bracie, siostro. Kolega mówi do koleżanki, ja mam fajnego brata, będzie dla ciebie fajny męż. Ona mówi, ja mam fajną siostrę, bracie, dla ciebie to będzie fajna żona. I tak się w pary tutaj łączą, tak tutaj, a mnie pomijają. Ja mówię, przepraszam, jeszcze ja tu jestem, kogoś dla mnie macie. I wiecie, i nastała cisza. I przestali śmiać i dziewczyna jedna mówi, dla ciebie nikogo nie mamy. Bo patrzyłam na ciebie dzisiaj w kaplicy tam na Jasnej Górze i pomyślałam, z niego będzie kiedyś ksiądz. Z niego kiedyś będzie ksiądz, dobry ksiądz. I dalej zaczęli rozmawiać, śmiać się. A dla mnie to był właśnie znak. Pan Bóg posłużył się człowiekiem. Tak jak posłużył się prorokiem Symeonem, prorokinią Anną, tak dla mnie tamta dziewczyna, lekko starsza ode mnie studentka, kobieta, ona mi powiedziała, nawet może nie była świadoma, dała mi sygnał. Pan Bóg przez nią przemówił, ja tej dziewczyny nigdy potem nie spotkałem. Powiedział mi, ty jesteś wezwany, ty masz iść na moją drogę. Pan Bóg potwierdził moje myśli. Pan Bóg działa przez ludzi. Módlmy się za młodych ludzi też dzisiaj, kiedy przeżywamy święto życia konsekrowanego, aby słuchali przede wszystkim Słowa Bożego, ale też byli otwarci na głos innych ludzi, bo przez nich też Pan Bóg mówi, aby byli otwarci, by Bogu potrafili powiedzieć tak, kiedy Pan Bóg ich wezwie na drugą stronę, bo potrzeba dzisiaj światu też takich świadków, którzy zaświadczą, tak jak Symeon, tak jak prorok Symeon, jak prorokini Anna zaświadczyli, wyznali wiarę. Takie dzisiaj osoby konsekrowane świadczą, że jest jakieś inne życie, życie wieczne też. Pamiętam to tak na koniec powiem, kolega opowiadał tuż po maturze, zdał maturę, właśnie siedział z koleżankami przy takim stoliku, w takim barze, pili Coca-Colę, jakieś ciastko jedli. Tak wesoło, bo to przecież czerwiec w Polsce, lato. A po drugiej stronie ulicy biegł ksiądz. Ubrany w komrze, stułę, miał taką torebkę, tutaj to się nazywa bursa i tam najwyraźniej miał Najświętszy Sakrament. Gdzieś leciał, gdzieś biegł do chorego, do umierającego. I ten mój kolega mówi, nagle jakby się świat dla mnie zatrzymał. To był zakonnik. On biegł ratować czyjeś życie. Miał taką misję, taką posługę. We mnie coś wstrząsnęło, że ja też coś mogę jeszcze więcej zrobić.
Nagle nie chciało mi się już śmiać, nie chciało mi się tej koli, tego ciastka. Poczułem, że coś Pan Bóg ode mnie oczekuje. Poczułem się wstrząśnięty. I potem wstąpił do seminarium i został księdzem. Ale zobaczył świadectwo tamtego księdza, który nawet nie wiedział może, że w tym momencie komuś pomaga, że świadczy jakiemuś młodemu człowiekowi. Tak. Bracia i siostry, raz jeszcze powtórzę, módlmy się o nowe powołania. Może niektórzy powiedzą, a po co ten Kościół i tak, taki dzisiaj pogubiony, czy są tacy, którzy pójdą na tą drogę, to jest wszystko przestarzałe już. Nie bójmy się modlić o nowe powołanie, tak jak nie bójmy się wracać do starego zwyczaju zapalania świec, kiedy jest burza, kiedy są gromy. Gromnica, które dzisiaj przynieśliśmy, niech będą obecne w naszym domu. Zapalajmy je i módlmy się. Nie sama świeca pomoże, ale modlitwa przez ręce Matki Bożej, tej, którą nazywamy gromniczną, która ma ochronić nas, nasze domy od nieszczęścia, niech nam dopomaga. W legendzie polskiej mówiono, że w tych dniach właśnie lutego, kiedy w Polsce jest zimno, zima, śnieg, to Matka Boża przechadza się po polach i błogosławi tym polom, żeby te tam już takie ozime te ziarna, nie znam się na tym, żeby to wszystko nie przepadło, a przy sobie ma oswojonego wilka, którego przepędzili chłopi, a on chroni tę Matkę Bożą, żeby nikt jej tam na tych polach i nocą nie zaatakował. Maryja idzie ze świecą po nocach między domostwami i też błogosławi tym domom. Nie bójmy się wrócić do zwyczaju zapalania świec, kiedy jest burza, ale też kiedy się po prostu gromadzimy na modlitwie, kiedy jest spokojny, normalny czas, niech świeca będzie też symbolem obecności pośród nas Chrystusa żywego. Pan Bóg posługuje się ludźmi. Posłużył się Symeonem, prorokiem Symeonem, prorokinią Anną. Dzisiaj niech posłuży się mną. Ja zachęcam was, zapalajcie świece. A na sam koniec przywołam taki wiersz, modlitwę takiego, jak to powiedzieć, ludowego poety z sądeczyzny z Polski, pana Józefa Struga, który taką modlitwę, taki wiersz napisał. Gdy życie nasze dobiegnie do końca, gdy Bóg ostatnie godziny policzy, niech nam zaświeci jak promienie słońca światło gromnicy. Gdy nasze czoło podśmiertelny zrosi, gdy nasze łoże obstąpią szatani, Twojej obrony niech każdy uprosi, gromniczna Pani. Kiedy nad nami zawisną czarne chmury, gdy na wszechstrony lecą błyskawice, gdy ciemność straszna od dołu do góry, świećmy gromnicę. Matko Najświętsza, my, nędzni grzesznicy, pod Twoją obronę się uciekamy, przed Twym obrazem przy świetle gromnicy Ciebie błagamy. Tyś jasna gwiazda na morzu żywota, pokus się o Ciebie rozwija, rozbijają bałwany. Kto się ucieka do Cię, Matko Złota, jest wysłuchany. Bądź nam Matką w życiu i przy zgonie, niech Twoja łaska zawsze nam przyświeca, niech nasza miłość ku Tobie zapłonie jako gromnica. Matko Boża gromniczna, módl się za nami. Amen.